Życząc wielu wrażeń i emocji. Dzisiejsze spotkanie będzie wraz ze mną komentował Jacek Laskowski. Ja nazywam się Tomasz Smokowski. Nic dziwnego, że tak wielu kibiców nie mogło się doczekać dzisiejszego meczu. Obie drużyny są niemal gwarantem niezapomnianych wrażeń. Na trybunach gorąco. Wszyscy liczą tu dziś na niezapomniane emocje. Aż to czuć w powietrzu. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz, o którym będzie się potem mówiło. Okazja! Fantastyczna interwencja! Pewnie to wybronił. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w bramce. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Podchodzą pod pole karne. Na pewno na tym nie poprzestaną. I to tyle z tej akcji. Ciąg na bramkę. Będzie teraz chyba groźnie. I będą mieli rzut rożny. Ośrodkowanie bez problemu wyłapuje bramkarz. Brooks. Wciąż mamy remis, a oni cierpliwie szukają okazji. Ale budowana akcja ofensywna bierze jednak w łeb. Nic z tego nie będzie. Tak, interweniował nieczysto. Przerwał akcję oczywistym faulem. Mamy rzut wolny. Uwaga, teraz może być niebezpiecznie. I mamy rzut rożny. Wrzuca piłkę przed bramkę. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fach. Teraz posyła piłkę na rzut rożny, za linię końcową. Trybuny wyraźnie ożyły. Nareszcie sytuacja, która może dać prowadzenie, może przełamać impas. Czy to wykorzystają? Piłka w pole karne. Ma tam kto wykończyć.
zażegnał niebezpieczeństwo obrońca. Dobra interwencja. Rzuca piłkę w pole karne. Nie ma bramki, ani wiele brakowało. Piłka przeszła milimetry od słupka. Trzeba pochwalić tę główkę. Dobre podejście pod piłkę, dobra siła, ale tym razem... Uwaga, musi to trafić! Świetnie to blokuje. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Niezgodnie z przepisami, ale akcja trwa. Sędzia puszcza grę. To bramki mają już blisko. Można by coś tu wymyślić. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Akinfenwa. No i teraz strata piłki. Co teraz? Decyduje się zejść do środka. Naciskają, ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? I teraz centra w pole karne. I pewnie to teraz wyjaśniają, oddalają zagrożenie. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Rozsądnie budują akcję. Próbują sforsować obronę. Nie dało się jedną stroną, to próbują drugą. Coraz bliżej do godnej sytuacji podbramkowej. Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Teraz ich kolejne rozgrywanie. No i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Wolno zbierają się do powrotu obrońcy. Najprościej teraz jak się da, byle dalej.
teraz wykorzystać wolne pole z boku. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Akcja zbliża się do szesnastki przeciwnika. Ciekawe, czy zakończą to strzałem. Odzyskana piłka. Dobre zachowanie. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Jest okazja. Można odjąć prowadzenie. Trzeba dobrze rozegrać ten korner. Pole karne. Głęboko teraz. Niewykorzystana teraz okazja z rzutu rożnego. Przeniesienie teraz ciężaru gry na drugie skrzydło. Nadal mamy remis, ale coraz bardziej naciskają. Postanowił strzelać. Pięknie ratuje teraz zespół z opałów. Z rożnego w okolice jedenastki. Wybija tę piłkę. I tym zdecydowanym wejściem otwiera mu teraz piłkę. Przerywamy grę. Sędzia uznała, że był spalony. Piłka wyszła. Wznowienie z autu. Pewne wejście we własnej szesnastce. Gwizdek, dobra decyzja sędziowska teraz, bez pośpiechu, tak żeby najpierw zobaczyć, czy z tej akcji coś będzie mimo faulu. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Ależ teraz piękne podanie górą. Uwaga! A teraz uwaga! Przechwycił piłkę. Zobaczymy, jak to wykorzysta. Prostopadłe zagranie piłki. Dobrze teraz broni. Brawo! Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Ma wsparcie, by to rozegrać. Sędzia dostrzega do przewinienia, ale pozwala grać dalej. Piłkę przechwytują rywale. No i brawo! To, co Państwo widzicie, to wysoki pressing. Powoli kończy się czas na strzelenie zwycięskiej bramki. Nie, zbyt łatwo pozbywa się piłki. Świetnie go teraz wypuścił. Obrońca zatrzymuje akcję rywala świetnym wejściem. Sędzia pokazuje, że będzie wrzut z autu. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut.
I ta wraca do środka. Słupek, ale to jeszcze nie koniec. Nie może uwierzyć, że to nie weszło. Zabrakło centymetrów. Gdyby piłka zatrzepotała w siatce, zamiast odbić się w bramki, wygraliby ten mecz. Wybijają piłkę poza boisko. No i będą teraz jeszcze 2 minuty do liczonego czasu. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. Może im dać prowadzenie. Gol, proszę Państwa! Po błędach w ustawieniu gol strzelony właściwie do pustej bramki. Fantastyczny doping poniósł dzisiaj ekipę gospodarzy do zwycięstwa. Stoczyć wyrównany bój, a ostatecznie okazać się lepszym o tę jedną bramkę. To dopiero sztuka. Mają się z czego cieszyć. Yeah.